zimne, widzę. Czego się boisz? Ja tam nie chcę być. Ja nie jestem taka. Ja psychicznie jestem zają. Tak, oni psychicznie zakończają cię, tak. I straszą. Czym straszą? Bogiem. Bogiem straszą, że Bóg będzie karał. Co Bóg ci będzie może piekło, ogień. Piekłem i ogniem straszą. Pochyl się w ty. Gdzie teraz widzisz siebie? Gdzie siebie stoję widzisz? W celi. W celi stoisz? Czy jest tam... Tam jest krzyż. Tam jest krzyż. Boisz się krzyża? Boję się. Boisz się, bo boisz się Boga. A krzyż jest ten... Bóg jest na krzyżu, tak mówią. I on jest każdy ciebie straszny taki? Co one mówią do ciebie, one te mówią... zakonnice? Co? Tak. Bo ja nie chciałam być zakonnicą. Rodzice mnie zmusili. Nie chcesz być zakonnicą. Dlaczego rodzice cię zmusili, żebyś poszła do zakonu? Nie wiem, bo oni wierzyli i uważali, że mają córkę i powinna iść do zakonu. Tak. Ja się bałam od początku, a on... Zakonnicy straszą, że się pójdzie do piekła. Co trzeba robić, mówią, żeby nie iść do piekła? Co trzeba robić? Trzeba wierzyć, modlić się. W co wierzyć? W Boga. W Boga trzeba wierzyć. A ty nie wierzysz w Boga? Ja nie wierzę, że Bóg jest taki straszny. I ja nie chcę wierzyć w Boga, będąc zamknięta w tej celi. W tej celi? I każą ci w trumnie leżeć. Tak. Dlaczego masz leżeć w trumnie? Mów. Żeby się umartwiać. Po co się umartwiać? Żeby Bóg kochał. Bóg kocha tych, co się umartwiają. Tak. Smucą się. To smutny Bóg dla mnie. Straszny. Ja nie wierzę w takiego Boga. Gdzie tego Boga widzisz? Na obrazach?